Czwarty raz się znalazłem w tej najlepszej piątce. No, w tamtych trzech edycjach nie wygrałem. No mówię, w tym akurat takie fajne wyróżnienie, bo tak jak powiedziałeś, swoje lata już mam, nie wiadomo, ile w tą piłkę jeszcze pogram i taki myślę, że za ten całokształt tutaj na Opolszczyźnie takie fajne wyróżnienie. Ogólnie jestem zadowolony z tego, że mogę zawodowo grać w piłkę już tyle lat i z tego się utrzymywać i to myślę, że jest mój największy sukces. Chciałbyś komuś zadedykować ten tytuł? Na pewno mojej córeczce Agatce i żonie, bo często mnie nie ma w domu, chociaż teraz już troszkę więcej. Zawsze mnie wspierały, zawsze mnie wspierają, tak jak większość mojej całej rodziny, ale im szczególnie, bo z nimi jestem na co dzień i dziękuję im za to, że zawsze stoją za mną i wspierają mnie. 2011 rok to był bardzo dobry rok, nie tylko dla Ciebie indywidualnie, ale nie byłoby też sukcesu, gdyby nie sukcesy drużynowe, bo to był chyba taki najlepszy rok dla Ruchu Rzeszowice, choć pół roku temu sytuacja była dosyć trudna. No na pewno, przy tych problemach, przy tym okrojonym składzie to jest naprawdę duży sukces. Nawet jeśli chodzi o ligę punktowo, tak samo mówię, ten Puchar Polski to takie jest wyróżnienie dla Opolszczyzny, dla tej naszej gminy Rzeszowice. I oby w tym 2012 przynajmniej, żebyśmy to podtrzymali. Ja bym chciał w tym roku, żeby zdrowie pozwoliło, tak jak w tamtym roku, na granie wszystkich meczy i forma. A takie gale to jest wyróżnienie i jeżeli będę grał, jeżeli będzie zdrowie, to myślę, że zostanę zaproszony i w 2012 roku. Tytuły zdobywał. No nie byłoby tego sukcesu, nie byłoby tego wyróżnienia trzeciego już, gdyby nie poszczególni zawodnicy, prawda? Nie, bez wątpienia. To jest też, tak na marginesie dodam, pierwszy raz w tych nominacjach, które tutaj otrzymuję, rok kalendarzowy, kiedy przeprowadzałem w jednym klubie, a więc myślę, że tą przysłowiową beczkę soli z tym zespołem już zjadłem, bo rzeczywiście, jeżeli się zmienia na przełomie roku zespół, to na pewno ten czas jest krótszy, ale tutaj rzeczywiście poznaliśmy się. Myślę, że zaryzykuję stwierdzenie, że dobrze się rozumiemy z tym zespołem. Są fajni chłopcy, chcą chłopcy pracować. Myślę, że gdzieś ta metoda środka działa, więc z tej takiej solidnej pracy, nie wiem, i trochę typowej dyscypliny poprzez i śmiech, prawda, i wspólne przebywanie gdzieś tam, nawet na jakichś, nazwijmy to, lekkich, małych imprezach, czy przesiadywania ze sobą. Myślę, że to wszystko owocuje tym, że rzeczywiście gdzieś rzeczywiście mogę, chyba myślę, po tym półtora roku w tej chwili mówić pracy w Rzeszowicach, że gdzieś chyba jakąś atmosferę udało nam się pracować. Fajną, mam myśli, fajną atmosferę. Tak trochę mniej skromnie, niespodzianka, że Andrzej Polak został trenerem roku? To powiem trochę może mniej nieskromnie, po cichu liczyłem na to. No, rzeczywiście ten wynik ćwierćfinału Puchar Polski, no to jest rzeczywiście wydarzenie, myślę, no, dość niebagatelne. Nie tylko w skali tutaj naszego województwa, ale myślę, że prawdopodobnie nie jeden trener zespołu ekstraklasowego mógłby takim CV się nie postrzecić i może nie jeden zespół. Nie wiem, czy wszystkie zespoły do tej pory grające w ekstraklasie osiągnęły to, co drugoligowy Rzeszowice.